Jolanta Maria Genis, babcia. W ogródku babci kwiaty kwitną w stałych porach, każdy o odpowiednich zapachach, kolorach. Trawy uszą się w różnych odcieniach zieleni, tworząc wizję magiczną, aż się w oczach mieni. A babcia, rozstawiając drewniane sztalugi, akwarele szykuje, pędzel jeden, drugi, wodę w słoiczku wlewa, kapelusz nakłada. Słucha, co o pogodzie czarna chańcia gada. Nic jej w chwili natchnienia nie może zaskoczyć. Sprawnie barwy dobiera, mrużąc pewnie oczy, po czym kładzie na płótno drobnymi plamkami, aż obraz jej rozbłyśnie zgodnie z zamysłami. Późnym wieczorem, kiedy ostatni wnuk zaśnie, tworzy kartki świąteczne wprost z krainy baśni. Sypy na nie subtelnie pył zaczarowany z bombek złotych utartych w moździerzu miedzianym. Gdy zaś zegar wybija 12 godzinę, przychodzi czas współpracy z profesorem Zinem. Kreśli dla niego piórkiem budowle drewniane z okolic Suwalszczyzny, starannie wybrane. Taką babcię pamiętam, damę w każdym calu, artystkę, feministkę, pełną godnych zalet. A że węglem nie władam, ani też farbami, zostawiam wam jej portret słowem namalowanym.